Czy administracja publiczna jest gotowa na wdrożenie reformy ochrony danych osobowych? Staramy się, żeby była gotowa. Spotykamy się, rozmawiamy, edukujemy również administrację publiczną, dlatego bo reforma ochrony danych osobowych, i bardzo warto byłoby to tutaj podkreślić, dotyczy niemal w takim samym stopniu sektora prywatnego, jak i administracji publicznej. Bezpieczeństwo czy funkcjonalność przede wszystkim? I bezpieczeństwo, i funkcjonalność. Od samego początku prac nad reformą ochrony danych osobowych my staramy się, pani minister cyfryzacji stara się hołdować w zasadzie złotego środka. Znaczy mamy dwa prawa podstawowe. Pierwszym prawem podstawowym jest prawo do ochrony danych osobowych, bez wątpienia ważnym, ale takim samym prawem podstawowym jest prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, z którą jest związane bezpieczeństwo. I my we wszystkich naszych działaniach legislacyjnych staramy się znaleźć złoty środek. Czy we wdrożeniu administracja publiczna będzie gotowa także do stosowania modelu usługowego, do współpracy w modelu publiczno-prywatnym? Ja mogę mówić w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji i konkretnie w imieniu projektu, który koordynuję. Tutaj rzeczywiście powołujemy za chwilkę komitet sterujący, który będzie dedykowany zapewnieniu zgodności systemów, za które odpowiada minister cyfryzacji, zgodności tych systemów z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, więc tutaj zrobimy wszystko, co w naszej mocy, oczywiście, żeby ta zgodność była absolutnie pełna. Natomiast w pozostałym zakresie możemy się spotykać, edukować, informować, wskazywać potrzebę zmiany i liczymy na to, że rzeczywiście taka nastąpi. A jakie bariery możemy napotkać we wdrożeniu? Finansowe, to znaczy i to jest bariera, która dotyczy i administracji publicznej, i sektora prywatnego. To jest reforma bez wątpienia kosztogenna, dlatego bo nie da się zmienić infrastruktury teleinformatycznej bez kosztów, bez nakładów finansowych. W związku z tym w tych swoich budżetach rocznych na pewno trzeba przewidzieć, i dotyczy wszystkich podmiotów, środki dedykowane właśnie wdrożeniu, konieczności wdrożenia, skutecznego wdrożenia tej reformy unijnej o ochronie danych osobowych. A świadomość urzędników? Świadomość urzędników jest bardzo różna i tutaj nie chciałbym obrażać, bo jakbym powiedział, że jest niska, to bym obraził tych, z którymi się spotykam i których jest bardzo wysoka, więc jest bardzo różna. Myślę, że ci, którzy chcą wiedzieć, my dostarczamy wystarczająco dużo kanałów informacyjnych, żeby się dowiedzieli. Minister cyfryzacji jest bardzo aktywny i w kampaniach społecznych, i na mediach społecznościowych, i w opinii publicznej, w mediach mówimy o niemal każdym kroku. Organizowaliśmy spotkania w Ministerstwie Cyfryzacji i z administracją publiczną, i z przedsiębiorcami, i organizacjami pozarządowymi, i z kościołami, związkami wyznaniowymi. Wszystkie spotkania były transmitowane online, również na stronie internetowej. Wszystkie linki są dostępne również dzisiaj na YouTubie Ministerstwa Cyfryzacji. W związku z tym wszędzie tam mogą Państwo informacji zasięgać, więc ci, którzy chcą wiedzieć, wiedzą. Natomiast apelujemy do tych, którzy nie są świadomi, że takie informacje są udostępniane. Dziękuję bardzo.